Państwo Tadeusz i Mirosława Budzichowie. Jesteśmy małżeństwem od 36 lat. Mamy 7 dzieci żyjących i 3 w niebie. Od 30 lat jesteśmy katechistami wędrownymi drogi neokatechumenalnej, ewangelizując, posługując Kościołowi w 2 diecezjach, w archidiecezji katowickiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Porzucili swoje prace i rozpoczęte kariery naukowe, aby całe swoje życie poświęcić ewangelizowaniu tych, którzy oddalili się od Boga i Kościoła. Dzięki ich głoszeniu Ewangelii wiele osób świeckich i duchownych otwierało się na drugiego człowieka, na potrzeby ludzi chorych i starszych, często przez ten świat odrzucanych. Dzięki ich przepowiadaniu i własnemu świadectwu wiele rodzin otworzyło się na nowe życie, przyjmując odwagą kolejne dzieci jako dar od Boga. Ich gorliwość ewangelizacyjna zaowocowała także pojednaniem ogromnej liczby małżeństw i w wielu przypadkach odwoływano sprawy rozwodowe. Państwo Mirosława i Tadeusz Budzichowie są ludźmi niezwykle skromnymi. Doszła do nas pewna informacja o nominacji do nagrody świętego Maksymiliana Kolbe i ja jestem przerażony i zaskoczony tą nominacją, która mnie przerasta. Zupełnie widzę, że nie zasługuję na nią. W tym roku Tadeusz i Mirosława zachorowali na COVID, a zarazili się podczas głoszenia dobrej nowiny braciom. Byli bliscy śmierci, ale wolą Bożą wyszli z tej walki zwycięsko i nadal gorliwie pracują na polu ewangelizacji.